Dobrze, to witam Państwa. Bardzo mi miło, że możemy dzisiaj troszkę z kolegą powiedzieć o CDP.pl. Dobry. CDP.pl, które tak naprawdę jest nietypowym startupem, bo jak być może wiecie, mamy 20 lat, istniejemy 20 lat na rynku, więc startujemy już od dość dawna. Ale zakładam, że jako startup mogę zaliczyć ostatnie 2 lata z tych 20, więc mieszczę się jeszcze w pakiecie tym Golden Line tańszym. Mam nadzieję, że tam się takie intencje też pojawią. Natomiast tytuł naszej prezentacji, ona jest taka przewrotna od cyfry do paczki, czyli teoria stycznego rozwoju, bo jeśli może ktoś o nas słyszał, to najbardziej znani jesteśmy z tego, że odwróciliśmy cykl rozwoju, czyli pojawiliśmy się najpierw jako platforma dystrybucji cyfrowej mediów po kabelku, bez żadnych paczek, bez wysyłek i dość mocno podkreślaliśmy to nawet hasłem, które brzmiało cyfrowa rewolucja. A nagle ni stąd, ni zowąd odpaliliśmy biznes mega oldschoolowy, czyli wysyłanie towaru paczką i to jeszcze na dodatek na płytach, co się wydaje, że zasadniczo całkowitym przeżytkiem. I teraz w ogóle dlaczego, tak? No, w paru komentarzach w internecie czytałem, że cofamy się rakiem. Nawet chyba pod ogłoszeniem tej auli był taki komentarz, ale dzięki brandowi dosyć szybko go wyłapaliśmy. Pan już nie komentuje więcej. Natomiast dzisiaj się postaramy to Państwu wyjaśnić, dlaczego tak zrobiliśmy. Historia CDP.pl to historia drogi. Jak takie historie drogi, no ona ma zawsze jakąś taką genezę, tak? Od czegoś trzeba zacząć. I myślę, że kluczowe dlatego, żeby zobaczyć, od czego zaczniemy, to w skrócie to jest w punktach, jak stwierdziłem, że trzeba przygotować sporo slajdów, ale czytanie jest męczące, więc lepiej pokazać zdjęcia. Myślę, że następne zdjęcie będzie kluczowe dlatego, żeby zobaczyć, skąd pochodzimy. Pyk. O, właśnie, to sentymentalna podróż. Więc tak kiedyś wyglądał e-commerce. Znaczy nie był był commerce'em, tak? Mieścił się na Grzybowskiej. Ci, którzy mają pewnie tam 30+, to powinni mniej więcej pamiętać tamte czasy. Ja byłem wtedy dość jeszcze młody i piękny. Jeździłem autobusem na tą wspaniałą giełdę. Spotykałem się z ówczesnymi startupowcami i było naprawdę super, tak? I do dziś to wspominam jako naprawdę super czas, z wyjątkiem tych momentów, kiedy jak wracałem, to raz tam pan mi jakoś zabrał te gry, które miałem pod pazuchą w ramach pożycz tę dyskietkę, ale generalnie naprawdę były to fajne czasy. I tam jak gdyby poznaliśmy ideę handlu. I ta idea handlu jest bardzo prosta, ona polegała na spotykaniu się dwóch stron, które chcą coś kupić, z czego jedna się na tym to co sprzedaje, wybitnie zna, druga trochę mniej, przychodzą, spotykają się i buduje się więź z zaufania, towar przechodzi z ręki do ręki, pojawia się pieniądz. Tam powiedzmy, że regulacje prawne były trochę mniej ważne w tych czasach, natomiast no później nie się to wszystko tak naprawdę. Nie było, potem się skończyło, natomiast potem pojawiła się dystrybucja nieco bardziej zaawansowana. Pojawiliśmy się w różnego typu targach, ci, którzy, do których gry jak gdyby na giełdzie pojawiały się w obiegu wtórnym, stwierdzili, że być może lepiej, żeby się pojawiały w pierwotnym. I tak biznes zaczął się cywilizować, ale my zaczęliśmy się odsuwać od klienta, no bo jak on się zaczął cywilizować, to ten klient przestał kupować od sprzedawcy, a zaczął kupować od pośrednika, czyli jakiegoś tak zwanego krwiożerczego retailu, który Państwo znacie pod hasłem Tesco, Carrefour, Empik, MediaMarkt i tak dalej. No i tak wtedy naszą ofertę musieliśmy zaprezentować w tej oto postaci, tak? Czyli wrzucać te pudełka na półki i tak się jak gdyby zaczęło, tak ludzie już tylko mogli nabywać, tak, chodząc do różnego rodzaju hipermarketów, które mniej lub bardziej zaczęły się w tym towarze specjalizować i wystawiać go na tych samych półkach, na których obok stały filmy, z czasem również zaczęły dodawać całą inną ofertę. Aż w pewnym momencie ten wspaniała część rynku, na której żyliśmy sobie całkiem lukratywnie do, myślę tak, 2010 roku, zaczęła słabnąć. Tak samo jak zaczął słabnąć taki klasyczny retail, gdzie się chodzi i kupuje, ponieważ zaczęła być era dosyć intensywnego ściągania wszystkiego z internetu. Akurat gry, których my wyrośliśmy, są zawsze awangardą zmian, tak? I o ile dzisiaj mówimy o tym, że tam ktoś powolutku konwertuje się na e-booki i zaczyna VOD dojrzewać, o tyle gry od wielu, wielu już lat tak naprawdę podstawowym ich nośnikiem jest cyfrowy plik, tak? I ściąganie go przez internet.
pewnie rzeczywiście problemem jest płacenie za to ściąganie, ale to jak gdyby jest zupełnie inna bajka. Tak o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. My odpowiadając na ten trend postanowiliśmy, że hej, fajnie było wtedy, kiedy sprzedawaliśmy te produkty bezpośrednio klientom. Zepsuło się wszystko, jak zaczęliśmy je sprzedawać z pośrednictwem sieci handlowych, bo oni w ogóle tego nie rozumieli. Wyduszali nas z jednej, z drugiej strony. Nie można było oferować tych produktów w taki sposób, jak to lubiliśmy. Poza tym jeszcze coś takiego nastąpiło, to nazywa się optymalizacja. To znaczy w pewnym momencie sklepy i sieci handlowe tak naprawdę zaczęły ciąć asortyment, żeby klientowi było wygodniej, tak? Czyli zamiast pełnej oferty nagle się znajdowało tam 10 tylko produktów, tak? Co powodowało, że tak naprawdę klient nie miał już pełnej oferty, no ale sieci handlowe były zadowolone, tak? No bo maksymalizowały swoje zyski. Co było też jednym z powodów, między innymi, dla którego my pomyśleliśmy, żeby klientowi jednak udostępnić pełen katalog, tak? No tak, bo gier jest tak przynajmniej samo dużo, jak nie wiem, różnych rodzajów książek czy innych produktów multimedialnych, podczas kiedy hipermarkety chcą sprzedawać tylko 10 najlepszych. Call of Duty, FIFA, Sims, to wszystkie tytuły, które są w masowej jak gdyby świadomości blockbusterami. Natomiast na tytuły takiej drugiej, trzeciej ligi czy starsze gry po prostu nie było miejsca, bo gdzieś tam jakiś pan w hipermarkecie, co wylicza jakimś algorytmem złotówkę z podłogi centymetra, metra, no jak gdyby stwierdził, że po prostu no nie będzie sprzedawał produktów za 19 zł, bo na nich nie zarobi, mówiąc wprost. Więc my stwierdziliśmy, mamy projekt globalny, jakim podówczas był GOG, czyli platforma sprzedająca Good Old Games, stare, dobre gry w internecie, bezpośrednio do klienta. Zróbmy taki sam pomysł, taki sam produkt w Polsce dla Polaków, tak żeby nie było, że ruch za ruchem narodowym jestem, ale jak gdyby tak to brzmiało trochę nacjonalistycznie, po to, żeby tutaj chociażby można było płacić w złotówkach, tak, mieć polski support i pobierać gry, które są zlokalizowane. I tak powstało CDP.pl w tej wersji cyfrowej, jako cyfrowa platforma. Na start CDP.pl nie było zbyt dużym projektem, bo miało tam 30 parę gier. Tak naprawdę, bo CDP.pl wystartował, słyszymy na kolejnym slajdzie, tak? To był wtedy bodajże 11 października i 2012 roku. Zresztą chyba tutaj wcześniej była taka prezentacja w 100 dni, jak zrobić sklep, prawda? Chyba była taka prezentacja, Radek ją przedstawiał. Więc tak naprawdę po 100 dniach sklep wystartował. Sklep miał jedną kategorię produktów, to były tylko gry i tych gier było 30. My oczywiście ogłosiliśmy to z wielką pompą jako cyfrowa rewolucja, bo tak to traktowaliśmy. I do dzisiaj chyba nam to wypominają zresztą w różnych komentarzach. Natomiast, a także liczbę produktów, tak, bo to było tylko 30 produktów. Natomiast w ciągu kolejnych kilku miesięcy tak naprawdę, tak jak robiliśmy podsumowanie, to trochę nawet to było dla nas takim dużym zaskoczeniem, bo po 2 latach mieliśmy prawie 8 tysięcy produktów w katalogu, to jest dość przyzwoicie. Oraz no i poszliśmy krok dalej, bo tak, dodaliśmy też mieliśmy 4 kategorie produktów. Dlatego, że tutaj wyszliśmy z prostego założenia. W pewnym momencie, mając te gry, stwierdziliśmy, że tam jest gdzieś łatwo policzalny sufit. Ileś tytułów tych gier jest dostępnych i nie da się ich w nieskończoność multiplikować. Ale doszliśmy też do takiego samego wniosku, że przecież gracz to nie jest tak naprawdę konsument jednego rodzaju medium, jakim są gry, tylko jest takim multimedialnym kombajnem, który też czyta, ogląda i interesuje się wieloma rzeczami. To akurat w świecie gier jest to dosyć popularna rzecz, bo kiedy pojawia się gra, wzrasta zainteresowanie też całym uniwersum toczącym się wokół gier. Przykładem jest, nie wiem, Assassin's Creed na przykład, tak, gdzie fenomen jest takiej natury, że powstaje gra, natomiast potem powstaje całe wielkie uniwersum dookoła produktów, takich jak właśnie książki, tam chyba jest książka, komiks, słyszałem, że ma być film, jest parę jakichś animowanych produkcji, jest jak gdyby dużo fanfiction, zaczyna się tworzyć takie uniwersum i gracze są bardzo aktywni w poszukiwaniu takiego typu produktów, ponieważ między oczekiwaniem między jedną a drugą częścią gry potrafi minąć na przykład 5 lat, jak w wypadku Wiedźmina, no i w tym czasie nie ma co ze sobą począć, grać już ileś tam razy się grało, więc czeka się na tą kolejną część właśnie karmiąc się takimi różnymi produktami pobocznymi. Stąd pomysł, żeby dodać książki. To była druga kategoria po grach. Znaczy to, że było w ogóle jeszcze tak od początku, tak? To tak naprawdę serwis był pomyślany, że sprzedajemy tylko gry. A ponieważ firma jest zarządzana w
dość taki specyficzny sposób, znaczy powstaje pomysł, a następnie jest wdrażany, tak? Czyli nie ma planów 5-10-letnich, coś mamy zrobić, tylko jeżeli ktoś wpada na jakiś pomysł, pomysł jest fajny, to po prostu on jest wdrażany, tak? To jest duży problem, bo tu jako właściciel się wypowiem, że generalnie czasami jak zdarza się nam spotkać jakiegoś tam pana, który by chciał być inwestorem albo kupić coś od nas, jakąś część firmy, to zawsze zaczyna się ten straszny problem, że każe przygotować plan, ile będziecie mieć w ciągu na przykład roku czy dwóch. A my nie wiemy. I to jest problem, bo ja nigdy nie wiem i jak gdyby, a szczególnie nie wiem, jak zaczynam coś robić i to jest duże wyzwanie. Tutaj się kieruję taką maksymą Nilsa Bohra, znanego dosyć fizyka, że najtrudniejsze w przewidywaniu przyszłości jest właśnie to, że dotyczy przyszłości, tak? Więc to tak, znaczy my nie możemy bazować na żadnej historii i tak naprawdę serwis był tworzony z myślą o grach. Po chyba dwóch miesiącach powstała decyzja, albo nawet wcześniej, że robimy e-booki, a też dla jasności my nie mieliśmy żadnego doświadczenia w e-bookach, żadnego, bo o ile w przypadku gier oraz filmów, ponieważ byliśmy dystrybutorem Disneya przez kilka lat, mieliśmy doświadczenie, wiedzieliśmy, jak ten biznes funkcjonuje, tak w przypadku e-booków to dla nas było całkowicie coś nowego, tak? Odpaliliśmy e-booki, kilka miesięcy później zrobiliśmy audiobooki, uznaliśmy, że to jest jakaś taka kontynuacja tego biznesu, a bodajże to było w maju albo w czerwcu, podjęliśmy decyzję taką, że odpalamy jeszcze filmy. I to jeszcze w modelu, w którym w Polsce strasznie trudno to zrobić. Tak, bo tutaj przy filmach kierowaliśmy się taką zasadą, że chcemy oferować taki model nie VOD, bo uważam, że VOD, zresztą do dziś uważam, że model VOD jest beznadziejny w sumie, bo on gdyby w pewnym stopniu jest nieużyteczny, dlatego że trzeba być praktycznie non-stop online, a filmy często ogląda się niestety offline, tak? No to się oczywiście zmienia, bo gdyby w miarę wzrostu ilości punktów Wi-Fi i tam gdzieś możliwości podłączenia tak, się czy 3G internetu, ale kiedyś tak nie było. Plus niestety model VOD w Polsce jest modelem reklamowym, tak? To znaczy tak naprawdę jest bardzo mało serwisów, które czerpią zyski czy płaci się za to, a większość niestety ogląda się, bo się ogląda ileś tam minut, godzin reklam. Tak? Na przykład, nie wiem, i to całkowicie nie przystawało do naszego modelu biznesowego, ponieważ my nie chcieliśmy świetlić i do dzisiaj nie wyświetlamy klientom reklam. I chcieliśmy także, żeby wszystkie kategorie były bardzo spójne ze sobą, tak? Żeby klient chodząc po sklepie miał jasność, w jaki sposób kupuje produkty, w jaki sposób je ściągać, etc. Dlatego ten model, który zaproponowaliśmy, to było DTO, czyli Download to Own, gdzie plik ściągnięty jest już raz na zawsze. Model iTunesa tak naprawdę. Danym tak, plikiem dla klienta, może sobie zrobić z nim co chce. Ten plan jak gdyby pozwolił nam rozwinąć CDPPL obrotowo, bo tutaj największą zawsze przeszkodą w cyfrowej dystrybucji i jednym z punktów, dla którego zaraz dojdziemy do e-commerce'u jest moment, fakt tego, że cyfrowa dystrybucja jest absolutnie pionierska, jeśli chodzi o użytkowników, powiedziałbym, że na razie w Polsce, bo już na świecie jest troszkę lepiej, ale dzisiaj użytkownikami cyfrowych zasobów są ewidentnie modnie nazywani early adopters, i oni sobie z tym doskonale radzą, natomiast cała wielka masa klientów, która jest, która dziś już na przykład korzysta z internetu, cyfrowej dystrybucji jeszcze nie do końca rozumie. I to też dla jasności jeszcze jedna rzecz, mianowicie to, że o ile w przypadku gier są kraje, na przykład Wielka Brytania, gdzie udział cyfry jest 50-50 w przypadku gier na przykład, ale na przykład już e-booki w Polsce to jest bodajże 2% całego rynku, 3%, tak? W związku z tym to w ogóle jest taka całkowita nisza. Filmy cyfrowe także są niszą, tak? No tu problem był percepcji, bo na przykład kiedykolwiek robiliśmy kampanie, takie bardzo czyste kampanie pozyskujące ruch na jakąś kartę produktu cyfrowo dostępnego, to ogromny procent klientów nie rozumiał, że to jest produkt cyfrowy. I to chodzi o to, że on pokazany jest jako, jest pudełko, jest cena, wszystko gra, klikam, pobierz, czy kup ewentualnie i potem dzwonili na infolinię tacy klienci i mówili, hej, paczka nie doszła, tak? Albo gdzie tu można sprawdzić, kiedy ta paczka przyjdzie, tak? No bo gdzieś tam podświadomie zawsze czekali, że ojej, film to kupię, dostanę w paczce. Więc żeby to, stwierdziliśmy, że tego się nie da przeskoczyć, tak? Bo to nasza edukacja to jest świetny biznes, ale generalnie strasznie nierentowny. To było jakieś chyba spotkanie w lecie, prawda? Kiedy się byliśmy w bardzo ciepłej salce, i patrząc na Excela, bo niestety także w takich 20-letnich startupach używa się Excela. Tam był też szef finansów, on tak, miał tak, spory tam wpływ był na tą naszą decyzję. CFO. I doszliśmy do takiego wniosku, że patrząc na Excela, jak te słupki nam rosną, a też dla jasności, to nie było tak, że ten biznes rósł tam 10, 15, 20%, tak? Nie, to był bardzo zdrowy wzrost powyżej 100%, gdzie tak naprawdę to był wzrost organiczny, tak? My nie inwestowaliśmy w ogóle marketing, nie inwestowaliśmy żadnych dodatkowych pieniędzy, oprócz inwestycji w ludzi, w infrastrukturę tak naprawdę,
no technologia, to było wszystko, tak? Tam nie było w ogóle marketingu, nie płaciliśmy w ogóle za marketing. I patrząc na tego Excela doszliśmy do wniosku, że niestety, żyjąc w tym kraju, płacąc podatki w tym kraju, bo spółka jest zarejestrowana w Polsce, nie dojdziemy do momentu, kiedy ten biznes będzie rentowny, tak? A robiąc biznes jakikolwiek, zakładamy, że on musi być rentowny. Znaczy, no, ważne dla całej tej historii jest to, że tak, nie, no, finansujemy się jak gdyby z tego, co zarabiamy, tak? Nie z jakiegoś tam inwestycyjnego funduszu, tylko z własnych zysków, więc faktycznie dotrwanie do momentu, kiedy tyle klientów w Polsce cyfrowych zbierze się, żeby tak po prostu było powiedzmy, że karkołomne. Na całe szczęście tam jeszcze mamy na boku taki biznes zwykły B2B, dystrybucję gier w sklepach, więc tam dzięki temu coś robimy, ale to jest nasza, stwierdziliśmy ewidentnie, nasza przyszłość. A więc powstał zatem pomysł taki, no jeżeli ci ludzie oczekują, że będziemy im wysyłać te pudełka, tak, a my im na siłę wciskamy pliki, to chcemy ich uszczęśliwić, że to jest cyfra i to jest czemu przyszłość? Ich tak strasznie karać, tak? To zróbmy im te pudełka, jak tak chcą i zacznijmy je wysyłać, bo to było naturalne. Ponadto też, jeżeli o tym tak sobie głębiej pomyślicie, to jeżeli dzisiaj wszyscy, jak pewnie wiecie, tam czytacie serwisy różne startupowe i inne informacyjne, no e-commerce ma boom, rośnie procentowo, teraz nie pamiętam cyferek, ale jakiś udział e-commerce'u jest ogromny. Chyba około 27% teraz rok do roku mniej więcej. Ta tak? dynamika jest wielka, tak. ale ciągle... Jak... Wszyscy mają problem, jaka jest wartość e-commerce'u w Polsce, bo nie ma żadnych danych, ale to jest gdzieś chyba około 20 miliardów, tak? Około 20 miliardów. 20-25 ciągle... miliardów, co de facto stanowi bardzo w ogóle mały procent handlu detalicznego, tak? Bo to... Ciągle jest to mało w porównaniu, nie wiem, z krajami typu Niemcy obok, gdzie to jest, nie wiem, 10 bodajże procent w całości, tak? A my mamy tam 2 czy 3, więc potencjał wzrostu jest ogromny. No to jak gdyby to oznacza, że na rynku dziś klienci są gotowi do tego modelu, czyli nauczyli się pierwszego kroku w internecie, kupować przez internet, płacić, ale to produkt dostawać fizycznie. No bo tak, to bo... łatwiej ogólnie, tak? Skonsumować im będzie. Nawet jeżeli popatrzymy na takie czyste dane Polska versus Europa Zachodnia, to my bardzo fajnie rośniemy, tak? Jesteśmy takim liderem tak naprawdę, jeżeli chodzi o wzrost. Tam mamy tylko problem z płatnością, bo chyba nasz koszyk jest 2 razy niższy niż na przykład w Niemczech, ale tak naprawdę jest to kwestią pochodną naszych zarobków. To po prostu biedne społeczeństwo, więc tutaj ciężko sobie jak gdyby kazać im w euro tak płacić. Natomiast prawda jest taka, że ewidentnie konwersja na to na zakupach wysyłkowych jest dużo wyższa dzisiaj niż na cyfrowych i dużo mniej barier występuje, bo jak gdyby człowiek już jest z tym nauczony w jakimś tam stopniu. Duża zaleta, znaczy dużo w tym jest na przykład Allegro, tak, dużo zrobiło w tym temacie, bo nauczyło tego kupowania w modelu wysyłkowym czy w jakimś tam innym bardziej łączącym wirtual z rzeczywistością. I my postanowiliśmy, że jeżeli to jest, że teraz ten e-commerce to jest trochę tak jak kiedyś był pager, tak nam się wydaje przynajmniej, czyli zanim tak naprawdę w mediach, w multimediach oczywiście, czyli zanim dojrzeją ludzie do używania tych telefonów komórkowych, to najpierw mają taki etap pagera i teraz jak my to pominiemy, to możemy poczekać tam rok czy dwa, aż oni zaczną rzeczywiście dojrzeją do tego telefonu, jakim jest nasz serwis, ale może lepiej z tego skorzystać już tu i teraz i zaoferować im ten model, bo złapiemy ich na naszą platformę wysyłkowo i dużo łatwiej będzie nam już ich mając ich konta, na klienta cyfrowego. Konwertować na cyfrę, dlatego że będziemy im mówić, hej, kupujesz książki, tam 5 kupiłeś, czy 2, czy 3, zobacz, a może łatwiej ci będzie je ściągać, będzie trochę taniej, bo tam nam się udaje, bo w tej chwili e-booki mamy średnio tańsze niż książki, szybciej, sprawniej, nie będziesz miał problemów na półkach, wyrzucał tych książek i tak dalej. Więc taka jest nasza idea, dlaczego otworzyliśmy e-commerce ten, w tej taki chwili. Taki element, mianowicie nasze doświadczenie jako... hurtownika, sprzedawcę B2B tak naprawdę. Dlatego, że CD Projekt, z którego się wywodzimy, od, tak jak powiedziałem wcześniej, od ponad 20 lat sprzedawał do największych sieci w tym kraju. I tak naprawdę mamy tą przyjemność, komfort posiadania informacji z pierwszej ręki, jak wygląda sprzedaż w kanale detalicznym, ale także w e-commerce'owym, bo tam sprzedawali im nasze produkty, ponieważ oprócz tego, że robimy biznes online'owy, e-commerce'owy, cyfrowy, także jesteśmy dystrybutorem w Polsce Blizzarda, Wiedźmina oczywiście, tak, wcześniej mieliśmy Disneya. W związku z tym też wiemy, jak ten rynek detaliczny funkcjonuje, wiemy, jak funkcjonuje biznes e-commerce'owy w kategoriach, które nas interesują, czy to jest szeroko rozumiana rozrywka, w tych kategoriach, w których się poruszaliśmy i też wiedzieliśmy, jak wygląda sytuacja od środka tak naprawdę firm, które jak myśleliśmy sobie, z kim chcielibyśmy konkurować, to akurat wyszło nam, że to są te firmy, tak? Czyli to jest Empik, to jest Merlin, to jest Matras.
czyli najwięksi tak naprawdę sprzedawcy w Polsce rozrywki, tak, sieciowi. No tak, bo kiedy ogłosiliśmy, że odpalamy, w sumie nigdy tego nie ogłaszaliśmy, bo to była niespodzianka, ale kiedy zaczęto się domyślać, że wchodzimy w e-commerce wysyłkowy, no to padło oczywiście pytanie, typowe zresztą dla Polski, ej, ale przecież już to ktoś robi, tak? No wiem, no to niestety tak jest. Wszyscy no, coś robią. Każdy to nie zasadniczo, pewnie już wszystko kiedyś było, tak? Ale no można zrobić też jakoś inaczej i lepiej. No i zaczęli mówić, no ale tam, wiecie, tam jest Empik, oni mają tam 50, czy nie wiem ile, 100 lat tam historii, jest Merlin i tak dalej. No my stwierdziliśmy, że właśnie po pierwsze, że to super, bo jest tam do, powiedzmy do kogo równać i do kogo się odnieść. I tak padła taka dosyć ambitna nasza teza, która dziś jest celem, że w 3 lata chcemy, chcemy być tam, tak, w tamtym miejscu. A co prawda, jak ci, którzy ostatnio czytali sprawozdania finansowe, to pewnie to nie wiem, czy bym tam koniecznie nie chciał być. Nie chcemy mieć takich wyników finansowych, jak na przykład Merlin podał w dniu wczorajszym. Tak? Ale bardziej chodzi o potencjał, tak? Gdyby o miejsce. Więc to. I teraz jak do tego chcemy dojść? Dlaczego my wierzymy, że w ogóle na tym rynku jeszcze jest miejsce? Bo tak potocznie pewnie Państwu też może się wydać, że to są takie dobre marki duże, że tam miejsca nie ma dla newcomera, który w sumie nie ma marki, tak, bo CDP.pl to jest marka wśród graczy, tak, a CD Projekt jest dużym brandem growym, ale już dla czytelników przeciętnych przeciętnego czytelnika książek, czy, jesteśmy marką, czy filmów, to już słabiej, tak, bo kto nie gra, no to tak, to nas nie zna. No ale tutaj my stwierdziliśmy, że odpowiedź jest prosta, bo mamy, tworząc CDP.pl, stwierdziliśmy, że chcemy, żeby to było miejsce, w którym nie chciałem tak górnolotnie strasznie mówić, ale tak trochę lubię, więc które ma być taką trochę świątynią dla właśnie kultury, tak? Bo jak dzisiaj wejdziecie na stronę tych naszych konkurentów lub do ich sklepów, to co zobaczycie na froncie? Już nie będę wymieniał tam z nazwy, żeby nie pozwał mnie nikt, bo nie wiem, ktoś nie ma pracowników ukrytych. No zobaczycie tak, hantle, ramki do tych zdjęć, tam samochód sterowany na froncie będzie, karma dla psów ostatnio widziałem, kurtkę trekkingową. Niestety wygląda to tak, że wszystkie sklepy, które na chwilę obecną są na rynku, czyli i te, które, czy to mówimy o Empiku, czy mówimy o Merlinie, czy mówimy o materasie, ale także na przykład takie, które powstają, na przykład sprzedawały produkty elektroniczne typu Agito, coraz bardziej idą w kierunku hipermarketu, tak? One mają cel sprzedawania tak naprawdę wszystkich produktów. Czyli idą dokładnie w tym kierunku, w którym retail był, a następnie się z niego wycofał, tak? A niestety, co chyba duża część ludzi z e-commerce jeszcze nie zauważyła, to e-commerce trochę powtarza wszelkie błędy, które powstały w retailu i jest takim odzwierciedleniem, tylko z racji czasu to inaczej wygląda. Takim przesuniętym, bo jak Państwo popatrzycie sobie na historię ostatnich paru dziesięciu lat w handlu, to zaczynało się od tego, że były sklepy specjalistyczne, do których wchodziło się z ulicy, tak? Jak chciało się kupić tam noże, to się szło do sklepu z nożami. A potem pojawiły się nagle wielkopowierzchniowe hipermarkety, gdzie była jakaś tam sekcja z nożami i można było też tam te noże kupić, bo przy okazji się kupowało tam bułkę, garnek i tak dalej. Tak? I te sklepy małe, specjalistyczne padły, no bo tam można było pójść z całą rodziną. A teraz ten trend się odwrócił i teraz, jeżeli chcemy kupić coś, co jest naprawdę w dobrej jakości, u kogoś, kto nam się na tym zna i poleci, to fajnie i hipstersko jest kupić to w miejscu, gdzie się to sprzedaje tylko ten jeden konkretny przedmiot. I tam renesans następuje takich serwisów, jak ten rzeczony z nożami jest na przykład. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nie jest hipsterem, jeżeli popatrzy nawet na dane AC Nielsena, zobaczy, że hipermarkety na rynku detalicznym niezmiennie cały czas pikują w dół, tracąc swoje udziały. Stąd sukces takich sieci jak dyskonterzy, czyli nie wiem, Biedronka czy Lidl, gdzie oferta jest bardzo ograniczona w sumie. Co prawda teraz znowu zaczyna być coraz szersza, ale wyjściowo była węższa, tak? I dlatego wygrała. Cały czas 2,5 tysiąca produktów, czyli tak naprawdę coś, gdzie można wejść w ciągu kilku minut, wyjść z zakupami. W związku z tym to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że my nie znamy się na wszystkich produktach i chyba nie chcemy się znać, bo nas interesuje kultura. Znaczy nas interesują produkty szeroko rozumianej kultury z 6 kategorii, które mamy w sklepie i chcemy rozwijać coś, na czym się znamy, co lubimy, co sami kupujemy i co nas interesuje. Czyli nie chcemy tworzyć hipermarketu, bo z naszego punktu widzenia to nie jest po prostu fajny sklep. A mamy ten komfort trochę, że możemy robić to, co chcemy, jeżeli oczywiście zarabiamy na tym i jednocześnie możemy się z tym czuć dobrze, tak? Co dość ważne w prowadzeniu biznesu. Nasza inność ma polegać na tym, że nie chcemy gonić za pompowaniem przychodu, bo
wszystkie biznesy e-commerce'owe ulegają w którymś momencie takiej wielkiej pokusie nakręcenia sobie obrotów. No wiadomo, że jeżeli się sprzedaje produkty o niskiej wartości, takie jak multimedia, czy mówię książka, czy gra, gdzie tam powiedzmy to jest między 50-200 zł, to ciężko, tak? Ale już jak się dołoży na przykład rower górski do tej oferty i sprzeda się dwa takie rowery, to wow, to wychodzi tyle, co prawie 50 gier, no to po co się tak męczyć, nie? No to dalej, no to łóżmy samochód na przykład jeszcze, żeby można sprzedać i ciągnik, nie? To też jest drogi, jeden wystarczy na rok, to zrobi taki obrót jak te milion tych książek, nie? Tylko, że z czasem, jak ja tam będę wchodził po książkę i zobaczę ten rower, no to powiem, kurde, to sklep z rowerami czy z książkami, nie wiem. No to pójdę do jakiegoś, mam nadzieję, docelowo jako klient, pójdę tam, gdzie sklep mnie będzie szanował i będzie mi proponował to, do czego jest stworzony, tak? Jak gdyby księgarnia to miejsce z książkami, tak? To nie jest miejsce z ramkami. I to jest taka główna myśl, która nam przyświecała, czyli bycie bardzo wiernym tej koncepcji, idei. Czyli my nie będziemy sobie chcieli tak tworzyć kategorii, żeby było dużo obrotów, tylko chcemy mieć też dużo obrotów, ale być wierni temu, co oferujemy, co mamy w misji, co mamy napisane w tagline naszym, tak? Czyli graj, czytaj, oglądaj, słuchaj. I tak mamy tylko te kategorie, które są i do nich należą. Oj, chyba mi się podobno czas się kończy. Okej, okay, więc jakie były założenia... W skrócie teraz. Jakie były założenia projektu? Jak sobie siedzieliśmy i sobie na kartce papieru spisaliśmy wtedy na pierwszym spotkaniu, co chcemy zrobić tak naprawdę. Oczywiście jakbyśmy wiedzieli prawdopodobnie, że to będzie tak wyglądać, to pewnie byśmy inaczej to pisali. Więc chcieliśmy mieć po pierwsze duży sklep, który będzie skalowalny. Wiedzieliśmy o tym, że tych produktów jest docelowo może być około 150-200 tysięcy, bo tyle mniej więcej jest na rynku dostępnych produktów z tych kategorii, które sprzedajemy. Wiedzieliśmy o tym, że musi być mobilny, tak? Dlatego, że wszystko, cały e-commerce zmierza tak naprawdę w stronę m-commerce. To, co chcieliśmy, to aby była krótka ścieżka zakupowa, co nam się dość udało, to są bodajże 3 kliknięcia. I to, co było dla nas niezmiernie ważne, to, żeby na tej ścieżce zakupowej klient kupował jednocześnie produkt fizyczny i cyfrowy. Ponieważ jako klienci sami chcielibyśmy to kupować, a jakoś tak wydarzyło się, że w polskich sklepach nam się to nie udawało. Chcieliśmy także, żeby sklep wyglądał inaczej niż polskie sklepy. To znaczy, żeby miał inną stronę główną, a także, żeby karta produktu była w pełni multimedialna. Wychodzi to trochę z tego, że zaczynaliśmy od gier, gdzie było bardzo dużo kontentu i tam było pole do popisu, tak? Tam można było tworzyć ładne, piękne karty produktów. To jest ważny fragment, bo tutaj przyświecała, bo jak popatrzycie Państwo na e-commerce ogólnie różne, tak, to one mniej więcej z grubsza wyglądają tak samo i ich wygląd i front jest odwzorowaniem ich, najczęściej ich skuteczności, wynikiem wielu lat pracy nad optymalizacją. I my się z tym absolutnie nie kłócimy, tak, jest super, tylko tak jest brzydko, tak? I teraz pytanie, jako właściciele sklepu, możemy zrobić sklep, który może nie będzie od razu tam zoptymalizowany, ale po prostu będzie ładny, więc my woleliśmy ładny niż brzydki, a funkcjonalny, tak? To była celowa decyzja i tak jak sobie pomyślicie, jest taka sieć sklepów, która jest mega niefunkcjonalna, ale jest bardzo ładna i nazywa się iStore, tak, z grubsza. I tam, takiego zmarnowania przestrzeni to nigdzie nie widziałem, tak? Jakieś 4 stoły, na nich 4 softy, te sprzęty, tak, kupę ludu w obsłudze, a przecież tam można było włączyć, nie wiem, 40 regałów, nie? Spokojnie, po obu stronach, jeszcze zrobić plakat na froncie, na drzwiach i naklejki na podłodze i byłoby ekstra, tak? Pewnie by więcej sprzedali. No, ale może ci klienci niekoniecznie sami by tam przyszli, na których liczyli. Więc my też trochę liczymy i ze świadomością i z premedytacją, bo wiemy, że to jest trudna droga, tak? Bo klient dziś, użytkownik, jeszcze nie jest moim zdaniem w Polsce jak gdyby aż tak bardzo wyczulony na to, gdzie kupuje i jak to wygląda. Już woli, raczej ciągle kieruje się ceną, tak? Ale my chcemy być jednak wierni właśnie tej koncepcji, że musi być ładnie. Tak, i oprócz tego, że karta produktu miała wyglądać inaczej, także to, że strona główna miała wyglądać inaczej, to oczywiście takie normalne rzeczy, tak? Czyli klient powinien dostać szybko przesyłkę, najlepiej tego samego dnia lub następnego dnia. Oraz to, że chcieliśmy zapewnić naszym klientom najlepszą możliwą obsługę, no bo tak naprawdę to wynikało trochę z tego, że my sami jesteśmy klientami w online, kupujemy dużo,
I trochę chcieliśmy mieć taki sklep, w którym my będziemy zadowoleni, jak będziemy tam kupować, tak? Bo to jest kolejna rzecz, czyli jak już zamawiam, no to wiadomo, że najgorsza histeria jest, jak ten towar nie dochodzi, ja nie wiem, czy poszły pieniądze, paczka nie przyszła, są nerwy, więc dogadaliśmy się bardzo fajnie z firmą Ruch, która ma 3000 kiosków w całej Polsce i tak na przykład zupełnie bez kosztów każdy zamówiony u nas towar można bezpłatnie odebrać w każdym wybranym kiosku Ruchu. Dnia, tak. To jest bardzo fajne, to jest bardzo blisko. Użytkownicy multimediów, szczególnie książek, to często ludzie młodsi, powiedzmy młodzi, tak sobie to nazwijmy, startupowcy, jeszcze nie jeżdżą Porsche, ale już jeżdżą komunikacją miejską i generalnie rzecz biorąc na przykład kioski są bardzo blisko takich właśnie miejsc, więc tam mogą sobie zamówić i odebrać w wygodny sposób. Dla tych startupowców, którym się już udało, mamy inną usługę, mamy same day delivery. Ona jest droższa, bo jest płatna, ale można dostarczyć towar zamówiony do godziny 11, dostarczamy tego samego dnia wieczorem. To dotyczy na razie 4 miast, tylko nie całej Polski. Problemem są jeszcze dość słabe połączenia autostradowe na północ i wschód, ale no może się to zmieni, jeżeli ta usługa nam się rozwinie. Powiem, że dzisiaj większość naszych klientów korzysta, woli poczekać, ale nie zapłacić, czyli co jest pewnie oczywiste i odebrać w kiosku Ruch. Czekają około 24 godzin, tak, od momentu kliknięcia do momentu odbioru. Więc to były takie rzeczy, które sobie spisaliśmy na tej przysłowiowej serwetce, aczkolwiek to była kartka papieru. I następnie musieliśmy sobie powiedzieć, w jakim czasie chcemy ten sklep zrobić. No i tu niestety był pierwszy problem, mianowicie jesteśmy dystrybutorem Wiedźmina, tak? I stwierdziliśmy, że ten sklep musimy odpalić przed premierą Wiedźmina. Wtedy to premiera była jakoś chyba we wrześniu, tak? Coś takiego, czy w październiku? Jedna z dat, która miała być pewna. Tak, to była jakaś jedna z pierwotnych dat. Co powodowało tak naprawdę, że my mieliśmy mniej niż chyba rok od pierwszego naszego spotkania, który był jakoś wakacje, do momentu, kiedy sklep miał być w pełni funkcjonalny i miał obsługiwać dużą liczbę klientów, dlatego że już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że w przypadku Wiedźmina to będzie duża liczba klientów. W związku z tym to był deadline, przed którym musieli się tak naprawdę zmierzyć deweloperzy, tak? Ponieważ my wiedzieliśmy, kiedy chcemy. Tak, to później Piotr. Ponieważ bardzo ich lubimy, dlatego przesunęliśmy premierę na luty Wiedźmina, tak, ostatecznie. A finalnie na maj bodajże, tak? W związku z tym a potem na maj, ale to nie, to oczywiście oba wydarzenia nie są ze sobą absolutnie natomiast związane. Cały timeline projektu był ustawiony pod pierwszą datę premiery, czyli to był wrzesień, październik, tak? Czyli to tak. Był, start serwisu miał być pod koniec września. I tak wystawiliśmy tą edycję kolekcjonerską. To ciekawostka, jeszcze też dodam, ta edycja kolekcjonerska kosztowała w zależności od platformy od mniej więcej 150 do 450 zł i sprzedała się w 24 godziny w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Właśnie na tym, w tym serwisie czy tak naprawdę. Czy to dużo czy mało, to powiem tyle, że poprzedni rekord to był 6 miesięcy, żeby się sprzedała całość. Dodam, tak? Że 10 tysięcy to była różnica. Edycja ograniczona, czyli tyle, żeśmy wystawili, bo więcej nie było do produkcji ze względu na to, żeby to była właśnie kolekcjonerska lista. Ale mamy listę rezerwową na kolejne 10 tysięcy. Mamy 10 tysięcy na liście rezerwowej, a na Allegro sprzedają miejsce na tą listę rezerwową za większą wartość niż jest kolekcjonerka. I nie mamy dealu z Allegro, od razu powiem. Tak, zespół. I to, co ważne, ponieważ wtedy ustaliliśmy, że tak naprawdę jest to priorytet w firmie, bo zresztą jest tak, że są różne projekty mają różny tam status, tak, i w związku z tym mogą się udać lub nie udać. W tym momencie tak naprawdę podjęliśmy decyzję taką, że 3 osoby, tak, czyli 2 późniejszych właścicieli oraz jako osoba odpowiedzialna za e-commerce, tak naprawdę byliśmy szefami i odpowiadaliśmy za poszczególne elementy w tym projekcie, co nam dało to, że tak naprawdę decyzje powstawały w ciągu kilku minut. Bo jeszcze w międzyczasie udało nam się firmę jako nam, jako zarządowi wykupić i wyjść z grupy CD Projekt. To w międzyczasie jako side projekt zrealizowaliśmy, o czym gdzieś tam wspominałem. Z ciekawostek pod newsem na ten temat, gdzie pojawiło się moje zdjęcie, pojawił się tekst, jak jest taki bogaty, to dlaczego go nie stać na koszulę? Co pokazuje, jak ciężko robić biznes w internecie, tak? Ja nie czytać komentarzy o sobie, to na pewno, od razu polecam wszystkim. I teraz kolejnym etapem tak naprawdę był wybór wykonawców i zaczęliśmy tak naprawdę od frontu, ponieważ na tym trochę się znaliśmy, poza tym to jest takie fajne, bo to podoba nam się albo się nie podoba. I jak sobie tak rozmawialiśmy, to doszliśmy do wniosku, że najbardziej nam się podoba Arstanea. To jest agencja, która jest w Warszawie, ale która w ogóle nie robi nic w Polsce.
ma tylko i wyłącznie klientów w Stanach i w Emiratach na zachodzie Europy. Żeby być też szczerym, to znaliśmy ich trochę wcześniej ze względów na to, że i robili dla nas artwork do Wiedźmina. Przy koncept artach do Wiedźmina bodajże pierwszego i chyba drugiego, ale też znaliśmy ich, bo na przykład współpracowali z dość znaną firmą Ubisoft, tak, wydawcą, producentem gier. Robili globalne kampanie dla Ubisoftu tak naprawdę. W związku z tym padło na nich i to było tak, że to była chyba jedna rozmowa, tak? I podpisaliśmy umowę, tak robimy. Tak, bo my nie honorujemy jakoś szczególnie koncepcji przetargów. One są bardzo długie, męczące, zasadniczo potykamy się najczęściej do dwóch firm, z czego najczęściej ta pierwsza przychodzi, powiem szczerze, dlatego że jest, tak, powiedzmy, zawsze jakoś najbardziej przykłada tej prezentacji. Zasad powinniśmy wybierać najtańsze firmy, a my zawsze robimy tej drugiej mówimy, że jest jeszcze jedna i wtedy oni się przestają starać od razu, więc zasadniczo kończy większość przetargów. Arsana tak naprawdę przeszła od razu i zaczęliśmy szukać dewelopera. Dewelopera szukaliśmy chyba z jakieś 2-3 miesiące i przeszliśmy tak naprawdę przez cały rynek, łącznie z jakimiś takimi kwotami chyba kilku lat naszego zysku. Podjęliśmy wtedy decyzję, że chyba nie, chyba tak nie chcemy. Ten etap to ja uważam, że był drogą przez mękę, tak szczerze wam powiem. Dlatego, że ja jestem akurat w firmie, odpowiadam za tą część mniej technologiczną, bardziej koncepcyjną i jak gdyby konieczność zbudowania specyfikacji funkcjonalno-technicznej do zapytania ofertowego, które, na podstawie której ci panowie tam wyceniają potem, ile to będzie kosztowało, jest strasznie długo trwała, ja już nie mogłem wysiedzieć, bo ja wiem, co ja chcę zrobić, tylko nie muszę to powiedzieć im w 30 minut najchętniej, ale oni potrzebują strasznie dużo dokumentów, żeby wytworzyć. I żeby było zabawniej, to w ogóle pierwszą firmę, którą wybraliśmy, to była inna firma, nie ta, która... Tylko się na nas obraziła w międzyczasie. Znaczy, generalnie to jest tak i to jest też trochę tak, może dziwnie, mianowicie... Doszliśmy do wniosku w pewnym momencie, że nie ma między nami chemii. To znaczy, że oni może fajne rzeczy robią, ale my się z nimi nie dogadamy, ponieważ wiedzieliśmy o tym, że tak naprawdę spędzimy najbliższy rok non-stop rozmawiając, wysyłając maile, będąc w ścisłej relacji. Trochę to jest tak, że ich ciągamy do nas i tak jak sobie wyobraziliśmy rok męki, to powiedzieliśmy nie, okej. Okay. To, co to było widać, bo ten pierwszy etap, kiedy jakby mieliśmy od nich dostać tą wycenę, był długi, trwał paręnaście tygodni, tak sobie powiedzmy, gdzie musieliśmy pracować. Jeżeli już na tym etapie widać było, że, no, że będziemy się ciąć o prawie każdy szczegół, bo oni tu w prawo nie, ale to jest tam napisane w umowie, że tylko do tego miejsca już nie dalej. No to jak jeszcze pomyślałem, że tak rok to już tak. Tak, jedno małżeństwo wystarczy, tak, co bądź, tak? Więc, tak, zdecydowanie. Więc poddaliśmy się. W związku z tym stwierdziliśmy, że ponieważ to była firma z Wrocławia, to stwierdziliśmy, że to zostaniemy w tym Wrocławiu. Spotkaliśmy się z Divantę i to też było jedno spotkanie. Stwierdziliśmy, okej, to działa. I podpisaliśmy umowę. Bo Wrocław to taka chyba dolina krzemowa, tak mi się wydaje powoli. Dolina. I tak naprawdę do tego jeszcze dobraliśmy sobie później partnera logistycznego, czyli Ruch. Izobar, który na początku świadczył na pewne rzeczy związane z marketingiem, oraz Attendę, które nas wspierało technologicznie. Tam głównie chodzi części o... Części cyfrowej dystrybucji. Tak, część cyfrową, u nich mamy CDN-a całą tą część cyfrową. Ruch z kolei, no tutaj też partnerstwo z Ruchem było takie ciekawe, dlatego że wszystkim się, inaczej, potocznie ten Ruch kojarzy się jak gdyby z dużą firmą ciągle państwową, natomiast oczywiście jest prywatną, nie wiem, co państwo wiecie wszyscy. No, jest bardzo też firmą, która się bardzo chce zmienić i bardzo akurat nam to odpowiadało, bo w dużym stopniu mogliśmy upiec sobie dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli znaleźć partnera logistycznego, który jest w stanie zrobić rzeczy nieco ponad standardowe, które oferuje rynek. Bo rynek oferuje pakiet usług dla e-commerce'ów i po prostu tam się wybiera opcje A, B, C i płaci się i koniec, tak? A tutaj w Ruchu można było wybrać opcje trochę A, trochę B i w ogóle D z tego wszystkiego. Przenieśliśmy do nich nie tylko wysyłkę, ale cały nasz magazyn. I tak oni obsługują dzisiaj nas i w części B2B, czyli tam, gdzie sprzedajemy nasz towar do sklepów, jak i w części właśnie B2C e-commerce'owej. Innowacyjnością jest paczka w Ruchu, gdzie ja, akurat ja nie jestem bardzo klientem kiosków, natomiast faktycznie zdziwiło mnie, jak dużo ludzi z tych kiosków korzysta, bo to jest bardzo elastyczny sposób. W tym kiosku ta paczka czeka sobie spokojnie 7 dni, SMS-uje tam do tego odbiorcy, żeby już ją odebrał, że już jest, tak dalej. To jest bardzo łatwe, przyjemne, przychodzi się, podaje PIN i odbiera. I bardzo efektywne, ponieważ jest w Polsce praktycznie każdej, od A do C, tak, ten kiosk. Nawet w małych miejscowościach są 2-3 takie kioski. Jest ich nawet więcej niż paczkomatów, bo paczkomat jest taką drugą defaultową jak gdyby formą. Też tutaj nie było na prezentacji, ale też InPostem też współpracujemy. I to jeżeli chodzi o wybór tak naprawdę podwykonawców,
Rozpoczęliśmy pracę na początku ubiegłego roku, tak, to był jakoś styczeń, luty, z celem takim, iż otworzymy sklep pod koniec września. Oczywiście wszelkie założenia, które zawsze są, to znaczy, że jeżeli ma być to we wrześniu, to w ogóle to nigdy nie działa, nie ma w ogóle takiej opcji. I tak naprawdę to wynikało po części z... Nie zdawaliśmy sobie chyba na początku sprawy, jak to wielki sklep budujemy, tak? Ponieważ tak naprawdę, i tutaj przejdziemy, ponieważ się za dużo czasu zajmujemy, ale powstało bardzo dużo problemów po drodze, tak? Jak to w każdym projekcie, to jest dość naturalne. Po pierwsze, wymyśliliśmy sobie, że tam będzie około 50 do 100 tysięcy produktów, no ale w Polsce nie ma tak naprawdę firmy, która ma zebrane opisy produktów, która to agreguje w jakikolwiek sposób i sprzedaje dalej. I tak naprawdę to odbywa się w taki sposób, że są dwie sieci, czyli Empik i Merlin w naszej kategorii i key account managerzy firm muzycznych, growych, tak naprawdę siedzą w ich systemie i klepują opisy. A te firmy w ogóle jeszcze nie mają historii produktów, nie mają historii opisu, w związku z tym to była pierwsza rzecz, z którą się spotkaliśmy, to znaczy, że nie możemy zaimportować tego, tak? To też od razu kłóciło się z naszą koncepcją i pomysłem, że ten serwis ma być właśnie inny od strony karty produktu, bo teraz jak książki mają praktycznie w każdym serwisie e-commerce ten sam opis, bo to jest plik w Excelu, który wydawca wysyła do wszystkich. Jak ktoś znajdzie jakiś błąd na jednej karcie, to na pewno znajdzie we wszystkich kolejnych sklepach. Większość ma w ogóle jakiegoś robota, który sobie to zasysa i tam w ogóle nie ma człowieka, jest super. Natomiast my stwierdziliśmy, że każda karta, każdy opis chcemy robić od początku i pisać. Dlatego powstała cała koncepcja tworzenia tych kart od początku, ale również zdjęcia są dużym problemem, bo książek, zdjęć nikt nie ma, a jak już ma, to na przykład jedni mają tak, drugi mają takiego konta, jeszcze inni z takiego konta. Jak się to wszystko wstawi w jednym serwis, to wygląda to właściwie jak ta, znaczy, ta grzybowska na początku że to ma ładnie wyglądać, stulecia. Tak? Na początku to była wersja w ogóle chyba 360, na szczęście jak zaczęliśmy kosztorys, to zrezygnowaliśmy. Od razu, to było dość szybko. Moim marzeniem było, żeby była taka obracana, ale to nie dało rady, bo 50 tysięcy razy... Następny tak to... kosztorys polegał na tym, że dostaliśmy wycenę, ile kosztuje zrobienie 100 tysięcy zdjęć, tak? No to powiem szczerze, to jest koszt przewyższający koszt całego serwisu. Tworzenia serwisu, zabawne ogólnie. Uznaliśmy, że to też bez sensu, dlatego że w momencie, w którym my to zrobimy, to następnego dnia wszystkie serwisy to będą miały, tak? No bo to tak niestety działa. Można zrobić oczywiście watermarka, ale to w sumie bez sensu, bo chcieliśmy mieć ładny serwis. W związku z tym okazało się, dobra, no to sami będziemy robić te zdjęcia. Więc kupiliśmy sprzęt, fotografa. I... wynająć pokój piętro wyżej. By the way, my w ogóle mieścimy się w fabryce samochodów osobowych. Wynajęliśmy sobie startupem. Halę. Fabryka jest upadła, my jesteśmy w środku, jest 84 hektary nieużytków, jest dużo przestrzeni. Znaleźliśmy jedną klitkę tam powyżej, wynajęliśmy ją od jakiegoś tam ciężkiego dyrektora tego FSO i tam zaczęliśmy robić te zdjęcia. Tak? Tak. To robimy, by the way, to trwa. Tanio nie wyszło, ale efektywne to nie jest, od razu Państwu powiem. Natomiast, no bo trzeba mieć tych fotografów trzech i trzy stanowiska. Mamy jedno. Optymalnie to jest sześć stanowisk i do tego jest około 20 osób i oni robią to non-stop, tak? To wtedy to działa. No ale my jesteśmy startupem, więc nie mamy na tyle pieniędzy. Kolejnym elementem było to, że oczywiście założyliśmy sobie skalę czasową, ale to jest software i o tym zaraz Piotr będzie opowiadał, więc jeżeli coś ma być na jutro, pójść z depem, to na pewno nie pójdzie jutro z depem, tak? To nie ma takiej opcji w ogóle. W związku z tym okazało się, że po pierwsze my musimy się zintegrować z naszymi wewnętrznymi systemami, a mamy ich kilka. Do tego musimy się zintegrować z X dostawcami zewnętrznymi, którzy sprzedają produkty fizyczne. Ale żeby było to bardziej skomplikowane, to przecież byliśmy sklepem cyfrowym. W związku z tym musimy zintegrować jeszcze wszystkich dostawców cyfrowych. A następnie musimy to razem tak połączyć, żeby to działało i działało zgodnie z polskim prawem. A to jest dość skomplikowane. Jeszcze, żeby główna księgowa się zgodziła, co jest największym problemem ze wszystkich możliwych, bo tam zasadniczo nigdy się nic nie da. Tak, znaczy polskie prawo uniemożliwia sprzedaż w ogóle produktów cyfrowych jako takich. Ostatecznie się udało. Dużym wyzwaniem też jest cała ta część prawna. Od razu też powiem Państwu, że to jest wielkie wyzwanie, jak tam ponapisywać, że tak powiem, na tych przyciskach kup, to nie można, tak, bo to znaczy jest my niezgodne z ustawą. Nad... częścią prawną zamów i zapłać na przykład musi być, ale już kup nie może być w którymś momencie i to bardzo dużo też czasu pochłonęło. Znaczy to jakieś 4 miesiące nam pochłonęło życia i pieniędzy, bo to prawnicy, a nie my w sumie siedzieli. No i tak naprawdę kolejny element to był taki, że my mieliśmy istniejący sklep, a ponieważ jesteśmy relatywnie małą firmą, tak naprawdę to stworzyliśmy zespół, ale ten zespół odpowiadał wcześniej za dwa sklepy, to znaczy prowadziliśmy biznes cyfrowy, jednocześnie ci ludzie pracowali także nad sklepem e-commerce'owym.
Co powodowało tak naprawdę, a oczywiście nie chcieliśmy tracić pieniędzy w cyfrze, no bo to był nasz biznes, którego mieliśmy tam jakieś pieniądze i przychody. W związku z tym tak naprawdę to było to, że zajmowaliśmy się jednocześnie dwoma biznesami, a tak naprawdę trzema, bo oczywiście jeszcze obok tego był biznes hurtowy, który jest korowym biznesem firmy. No i tak naprawdę to, bo Piotr pewnie opowie o rzeczach związanych z technologią, która pewnie będzie dość interesująca. To poszło szybko i gładko, więc to nie będzie pewnie długa tak, prezentacja. Znaczy, finalnie zakończyłeś to happy endem, to znaczy 21, tak? No ogólnie to działamy, tak. Można już nas zobaczyć tak, w sieci, więc się udało. Od dwóch miesięcy jesteśmy live i działamy, co nie ukrywam jest dość dużym wyzwaniem dla nas. Bo tak naprawdę się wszystkiego uczymy i trochę ten sklep cały czas budujemy, tak? To będzie praca, która będzie przed nami. Natomiast chyba naszym największym sukcesem jest to, że doprowadziliśmy ten projekt w dość krótkim okresie, patrząc na skalę projektu i na jego złożoność, z własnymi zasobami, bo tak naprawdę zasoby były wewnętrzne i to działa, tak? I mamy na chwilę obecną 60 tysięcy produktów, mamy 8-9 tysięcy produktów cyfrowych. Obsługujemy klientów tak naprawdę średni czas dostawy to jest 24 godziny od momentu kliknięcia, od momentu dostawy i tak naprawdę chyba dalej jako jedyni sprzedajemy na jednej półce mamy produkty fizyczne i cyfrowe, tak? Czyli jednocześnie klient nie ma dwóch zamówień. Mamy też takie produkty, z którymi wiążemy przyszłość, których na razie mamy bardzo mało, które nazywamy Figital. To są produkty fizyczne i cyfrowe w jednym połączone, bo gdzieś znowuż głęboko wierzę, że jeżeli kupiło się książkę papierową, to e-book powinien być jak gdyby gratis, tak? No bo powinienem móc tą książkę mieć, tak? Absolutnie żaden wydawca się z tym nie zgadza, tylko żeby było jasne, tak? Nie, to jest wojna, a nawet wbrew odwrotnie ostatnio nam sam tutaj proponował, że jak kupią, jak to było, jak kupić znaczy jak do e-booka mogą dokładać kupimy papierową e-booka, to gratis. Dostajemy książkę gratis, tak? Więc no ale to ciężko jakoś tak było wdrożyć, więc ciągle czekamy, ale mamy na to obejście. No, ale myślimy o tym. I mamy parę produktów, gdzie kupuje się jak gdyby tak. Płacąc raz, kupuje się dwie wersje i ląduje sobie taka kopia zapasowa jak gdyby na koncie, na półce cyfrowa. A książka jest też fizycznie. To, co też jest ważne, bo zaraz przejdziemy do ostatniego slajdu, to to, że my nie zapominamy, że dla nas głównym celem jest jednak to, żeby konwertować klientów na produkty cyfrowe, tak? I pomimo to, że skupiamy się teraz w większości na e-commerce, czyli produktach fizycznych, i to widać na naszej stronie, to tak naprawdę cały czas mamy wzrost w przypadku produktów cyfrowych, tak? W związku z tym ten nasz cel, który był biznesowy, tak naprawdę on działa, tak? Dlatego, że poprawiamy i zwiększamy sprzedaż produktów cyfrowych, jednocześnie powodując, że klienci mogą nabyć u nas, a nie w konkurencji produkty fizyczne. Tak? Ponieważ bardzo często sobie porównują i wchodzą na kartę fizyczną, zachęceni jakąś tam kampanią czy innym displayem, patrzą sobie, na każda karta ma dwa wymiary, czyli większość, czyli można zobaczyć sobie na jednej karcie produkt fizycznie i cyfrowo i często jest duża różnica w cenie, więc to automatycznie zachęca do tańszej wersji, trochę wpędza klienta w krótką ścieżkę do tego, żeby kupić. Ty robimy to celowo, tą wersję cyfrową. My mamy teraz, już też kończąc, największym naszym wyzwaniem, poza wejściem do tego top 3 sklepów e-commerce, obok tych naszych dwóch największych adwersarzy, czy też, może nie wzorów, ale miejsc, do których chcemy dotrzeć, i zrealizowania naszej misji jest przede wszystkim skonwertowanie się dzisiaj na zupełnie inną grupę docelową, bo tak jak wspominałem, my jesteśmy mocni wśród graczy, a gracze są fajną, aktywną bardzo grupą, wydającą ponadprzeciętne pieniądze na rozrywkę, natomiast święty graal dla nas to jest grupa czytelników lifestyle'owych, tak sobie ich nazwijmy. Casualowy klient, który na chwilę są przychodzi do centrów. A już najbardziej zależy nam na dotarciu do kobiet, ponieważ to jest w sumie zdrowe, ostateczności dlatego, że tam jest bardzo duża sprzedaż e-booków. Akurat, tak wychodzi z różnych tam statystyk. Kobiety wygląda na to, że czytają. Natomiast z kolei ta grupa zupełnie nie gra, tak? I to jest nasz największy problem, że dzisiaj tych klientów zupełnie nie mamy, a musimy do nich dotrzeć i mamy już od razu całą gamę problemów z tego powodu, które musimy obejść, tak? Na przykład wyświetlając na głównej stronie zbyt mocną ofertę grową, zrażamy tego typu klientów, tak? Bo wchodzą, wyświetlamy ofertę walentynkową, to zrażamy widzą graczy. Widzą Bloodborne, grę, w której tam się urypuje głowę mieczem i one mówią, o Jezu, to nie to miejsce i uciekają, tak? A jak z drugiej strony, jak im wyświetlimy tam Wyspę UZ albo 50 twarzy Greya, no to ci nasi gracze piszą petycje, że w ogóle sprzedaliście się, jesteście do niczego i w ogóle skandal, tak?
Więc teraz trzeba od poniedziałku próbować. Będziemy mieli zajączki, króliczki i świąteczki. Na Wielkanoc nie możemy też za bardzo pojechać, więc też musimy próbować tak jakoś wyśrodkować. Mamy jakieś tam pomysły rozwojowe. Na przykład będziemy starali się teraz rotować tą stroną, tak? Wyświetlać tak i na inne strony główne oczywiście. Nie jest to nic odkrywczego, ale wyświetlać różnym grupom klientów. W ogóle nie robimy nic odkrywczego. Tak, więc jest cała masa problemów. Największym, gdyby już po uruchomieniu, bo jeszcze spuentuję ten szczęśliwy happy end, więc uruchomienie serwisu absolutnie nie jest końcem niczego, tak? Jest zasadniczo według mnie dopiero bardzo, bardzo wczesnym początkiem. Po uruchomieniu tego, co zrobiliśmy, co sami wymyśliliśmy, stwierdziliśmy, że tam, kurczę, jest bardzo dużo rzeczy nie działa, tak? W sensie tak, jakbyśmy sobie to wyobrazili. I teraz mamy wielki proces zmian, tak? Tak zasadniczo zaczynamy, no może nie mówię od początku, ale zaczynamy bardzo dużo rzeczy. Jedną z kluczowych rzeczy, których zapomnieliśmy, na przykład są XML-e. Ja jako osoba mało techniczna nauczyłem się dwóch fajnych słów, polecam Państwu na różnych imprezach, jak się chce błysnąć. Jest XML i API. Te dwa słowa mieszane ze sobą dają poczucie absolutnego... Jasności, my to robiliśmy w sklepie poprzednim, więc absolutnego profesjonalizmu. Po co to robimy i po prostu zapomnieliśmy. I to polega teraz na tym, że zgłasza się do nas cała masa różnych serwisów trafikowych, które mogą dostarczyć nam flow jakichś klientów i mówi, no hej, tam zintegrujmy się, to jest proste, wymieńmy się XML-ami. No i my mówimy, luz, albo wystawimy wam API, nasz drugi tekst, tak? No i wtedy to trafia i niestety zaczyna się, że ten XML to w ogóle nie, to jest trwa 12 już tygodni i on ma błędy na poziomie takim i takim i takim. Jest to bardzo trudny proces. Jak już będziecie, nie wiem, w jakimś etapie ewentualnie tworzenia, to pamiętajcie, zajmijcie się XML-ami w połowie drogi. Oczywiście, to jest, tutaj się śmiejemy, natomiast to jest trochę tak, że my przeszliśmy do innej skali. To znaczy robiliśmy pewne rzeczy na 5000 produktów, teraz robimy to na 60 tysiącach produktów, na 6 kategoriach i to są jeszcze podwójne kategorie, czyli produkty fizyczne i cyfrowe, tak? W związku z tym po prostu w pewnym momencie nie wszystko, coś nam umknęło, o tak. No. To myślę, że to dobra puenta była na koniec. Także tyle i dziękujemy Państwu. Dziękujemy.